na górę. Nie wiem, ale się dziwnie tym się... chodzi. Czekaj, bo... No nie, bo widzę, zaraz, że... bo oni się rozeszli. No właśnie, nie wiem, jak oni się rozchodzą do końca. Dwa boty się rozeszły, to co Maciek, to jest... bo ty nie przeszedłeś tutoriale, to powiem ci tak. No. Energię i życie odzyskujesz na tym, na czym właśnie stoimy. Obok naszych wież jest takie coś. Bijesz przeciwników, bijesz wieżę. No, jasne, jak zbijesz drugą wieżę przeciwnika, to spada mu tarcza na tym, co jest nexusem przeciwnika, rozjebiesz to, to wygrywasz grę. Dobra, rozczajimy. To... Ja idę z setu na środek. Ja idę środkiem. Kurwa! Idź tam do któregoś. No. Idę do góry w takim razie. Idę do bota, stary, więc... No to witamy was wszystkich, drodzy widzowie. Tak, siema. Drodzy widzowie. Uwaga, ostrzegamy, ta gra wychodzi dziś. Nie macie w niej konta. Załóżcie je z linka w opisie. Tak, jest fajna. Ale może powiedzmy najpierw, że to kolejna kopia... To kolejna kopia LoL'a, Doty, Defense of the Ancients. Tak, dokładnie, ale tak trochę poważniej, to jest nowa moba, która... Tak. No troszeczkę się od reszty różni. No, po pierwsze, chodzi się w sadem. Tak. Myślę, że to już jest dostateczny argument, żebyście założyli konto z linka w opisie. To jest zupełnie inna gra. Dzięki temu. Wszystko jasne. O, zdobyliśmy znaczy, ten, jak twórcy, level. Twórcy mówili, o właśnie, twórcy mówili, że to jest, jak to było, że... Jeżeli masz dość kastowania speli i napierdalania się na miecze, to zagraj w naszą grę, bo napierdalamy się, kurwa, pistoletami futurystycznymi. Więc to jest może kolejna... Czekaj, ale jak ja nie ogarniam na razie, co się dzieje. Ja chodzę i strzelam. Ogólnie ludzie, gramy teraz, jak jeszcze gra nie wyszła, dlatego gramy z botami na boty. I nic na to nie poradzimy. O skurwesyn, co on mi zrobił. Nie mów tak brzydko. Mówił jak będę chciał. Pomóż se to. Znowu mamy level upa. Napierdalamy. Stary, zabiłem myślę, tak, go. Myślę, że takie z dwa meczyki by pykło zagrać, szczerze. Różnymi postaciami. Różnymi postaciami na przykład, żeby to jakoś lepiej ogarnąć. Możesz wrócić. Aha, to są tak. No trzeba długo patrzeć na interfejs, bo tak naprawdę na interfejsie jest pokazane, że tam pod lewym przyciskiem mamy jeden atak, pod prawym drugi, pod jakimiś klawiszami innym. Plus dobra, zginąłem, bo Zosia mi pokazywała kukurydzę swoją. Świetnie. A, kukurydzę ci pokazywała swoją. No, kukurydzę. Pokazała kukurydzę, a ja ale perwera. I zginąłem przez to. Widzę, że Hunta też ginie. Hunta, ty wziąłeś tą dupeczkę? Tak, bo Seto jest rokiem. Seto gra rokiem. Fytę, bo mnie tutaj bije. Ale ja mam coś pod spacją, jakieś pseudo-healowanie się, ale ja tego nie rozumiem zupełnie. Masz healowanie pod spacją? A nie, mam taką... Ja, o, ja mam dasha pod spacją. A nie, nie wiem, nie zdążyłem przeczytać. O, zginąłem. Pod spacją o, mam kolejny, passive o, behavior. Team level B. Tak. I o, klikasz F1 i wszystko działa. Możesz też myszką kliknąć. Super. No, także, ale zauważycie, także... że jak myszką zjeżdżacie na dół, że chcecie przeczytać skille, to wam się obraz przesuwa? No właśnie tutaj to jest denerwujące. To jest odgórnie zlokowana kamera, która rusza się razem z naszym kursorem. Mm-hmm. Takie trochę dziwne. Ogólnie tutaj jest chyba jakiś wykoksany baron u góry, powiedzmy, taki ogromny kurwa robot. Ale nie, na górze i na dole chyba jest, to jest podobnie nie. Do Hotsa. Na dole nie, patrz, na dole masz taki plusik, a u góry jest taka kropka. No fuck, umieram tak bardzo, nie wiem co się dzieje, nie ogarniam. Nie, nie w tą stronę. Masz ledwo zielono. Dobra, jest. Faktycznie mam jakiegoś tego space'a, jak tak, wcisnę to. To jest dokładnie, blitz, deals, mnie... A, damage. Teraz weszło dopiero. Gram blitz krankiem, no tak. Aha, i te takie niebieskie pola to Hunta jest o, są krzaki. Zginę. A, no tak. Nie zginąłem! Jaki luj! Tak więc widzicie ludzie, czy nie widzicie, chodzi się w sadem, strzela się lewym przyciskiem myszki. Gramy na boty, bo jeszcze premiery nie ma, ale jeżeli załóżcie konto z linka w opisie każdego z nas, to będziecie mogli grać na ludzi. Znaczy nie, ale jeżeli... Znaczy tak, powiedzmy, że... Idę na pewno mina. Będzie większe prawdopodobieństwo, że w przypadku następnego odcinka, który na pewno będzie, no dobierzemy sobie was do teamu. Tak, na pewno. Szczególnie jeżeli pozakładacie te konta i tak dalej, no to, no, to zauważcie, że z nami. Gra ledwo wyszła i tak dalej, no to będzie większe prawdopodobieństwo, ale się zbugował ziomek, że akurat was nam wylosuje, skoro samą grę jeszcze gra mało osób. No, dokładnie. Tudzież jeżeli będzie to szło w jakiś fajny sposób zorganizować, to jak będziemy nagrywać, to się was poinformuje. Wtedy chyba wystarczy, że wejdziecie do matchmakingu i tak na nas traficie. Jako, że gra się dopiero rozwija. Jej, kolejny level. Będzie po polsku, tylko ta polska wersja jest na razie niedopracowana i doradzono nam, żeby raczej grać na angielskiej.
No, no i nie zdziwcie się, jak będą problemy z serwerami ze względu właśnie na te rejestracje nowych graczy, nie? Pewnie tyle, będzie lepiej niż w Drive Clubie, który jest, jak dla mnie, jednym z największych strzałów w stopę ostatnich miesięcy, dosłownie. Wypuszczasz samochodówkę, której główną funkcją jest multiplayer i funkcje społecznościowe. Multi nie działa. No ale super. Zdarza się, tak? A później wchodzą takie nubki i myślą, że kurwa jeżdżą Citroenem, a to Mercedes na przykład, nie? No, no i tak się, i tak się dzieje, no. Tacy ludzie, takich ludzi się powinno eliminować ze społeczeństwa, no spójrzmy prawdzie w oczy. Ale ja słyszałem, że Mercedes i Citroen mają robić fuzję. Zacząłem napierdalać jakąś wieżyczkę, kurwa. Tutaj Valkyria idzie na mida, uwaga, uwaga, miderzy. A propos, odchodzę w waszą stronę. A propos, zesloły ją i zabiję. Ha! Kuna, zabiłem ja! Jaki styl! Dziwko! Dawajcie wieżę! I uwaga! Uwaga ludzie, tutaj nie ma stylów, tutaj levele zyskuje dokładnie się jako drużyna, co jest ciekawe, więc nie ma no czegoś takiego, że ktoś styl, no ten dostanie więcej statystyki praktycznie mało mają dalej znaczenia, w sumie nie mają ten, chyba. To jest zgapiony od Heroes of the Storm. Cicho! Tak samo kampy, można tutaj robić kampy. Ej, chodźcie chłopaki i zrobimy kampa. A mnie zajebał! O, 25 sekund muszę czekać, o Boże. Mecze są też chyba takie dość krótkie, ludzie, tak więc myślę, że to jest... Dron mnie zarąbał! Oh shit, oh fuck, faktycznie mnie też! Na kampa poszliście? Właśnie, poszli na kampa oni. I dron, ich kamp idzie po naszej linii. What? Biją mi wieżę u góry. Ale to o co to chodzi? Aha, czyli że możesz ściągnąć tego mobka? Jak zabijesz mobka w tej kampie, to no on idzie na twojego lane'a. Ach kurde, ale będzie po angielsku. I broni, tak? I ten idzie wraz z innymi minionami po twoim lane'ie. Pomnij sobie języku polskim, gnido. Co tu się dzieje? Nadchodzę do was. Moje ulti daje mi kurwa kampa prędkość poruszania się. Żal. Zniszczyli nam, kurna, część, że boty zniszczyły nam... Ale jesteśmy nuby. Nie pierdol. No ja miałem jakąś laskę, która strzela jakimś psiu psiu karabinkiem, znaczy takim... Psiu psiu psiu. Dziwne to jest. Anta, tu jesteś? Ja tu walczę. Tu jestem, no czekaj, ja bronię, kurwa. Walczę z kimś, co jest chyba w zamiarze, kurwa, tankiem i po prostu tak mi to topornie idzie. Jak on mnie tu... Outplayuje, jebany! Cię kurwa mam. O, perfekt. Kolejny level. After ja pod spacją mam heala, tylko że ten heal nie jest na mnie albo na was. I po prostu ja zapominam, że muszę nacelować na siebie, co? Tak, tak, ja mam te dronki właśnie, nie? No i one dają healsa pod spacją, tyle że jeszcze muszę na kogoś wycelować, czego nie robię zazwyczaj i w ogóle... Aha, i na siebie musisz też wycelować. Muszę na siebie też wycelować, no. No z jakimś altem działają. Są tu jakieś te... Smartcasty. No właśnie, dokładnie, autocasty. Pewnie. Okay, dobra, rozjebie chyba wieżę. Pod kół nic nie ma, to mnie dziwi strasznie. Bang, bitch! Dobra, chodźcie na kampa. Chodź tutaj, Hunta. No idę za tobą. Idę do was. Idę rok. Idę. Co ten kamp w ogóle będzie robił? Nie wiem. Ale bijemy gnidę. A, we dwójkę to się da szybko zabić, bo jak ja robiłem sam... Aha, on teraz walczy razem z nami, tak? Tak, on idzie na jakąś... Ty, bo tutaj panowie na midzie się źle dzieje, oni tutaj cisną. Boty nas, kurwa, cisną. No zbiją dwie wieże i... Ała! Jezu! Nie inhibitor, a ten, Nexus. Penis! Właśnie, my to jeszcze przegramy. No, będzie słabo. Byłaby buba. Dobra, idę się podhealować troszeczkę. Buba? Ale mamy nadal wyższy team level, nie? Ej, kurwa, ale oni wszyscy tutaj siedzą już na środku, widzę. Łojebance! Idę się healować, kurwa. No, zginąłem. Strasznie tutaj cisnął, nie? Ale topa puszują nasi, nie? Może wiesz, my jesteśmy tak dobrze, że taki poziom botów nam wybrało. No, no, dokładnie. Chuj wie. Aha, bo tu jest... Jak oni to idą jest? Na aha, tego bota chyba. Czyli to u samej góry, tak jak jest licznik, to jest team level, to jest ta 12 do 10, a te tak paski to są paski postępu levela, tak? Tak, tak. Znowu wrócili na mida! Rok, chodź! Brońcie mida, o nie, brońcie. A ktoś napierdala takiego fajnego ulta, ma taki kurwa jakby helikopter, który napierdala czymś, albo jakiś, nie wiem, samolot. O, Warhead, giniesz dziwko! Zabij ja dziwko ci dam. Trafiam go? O dobra, zajebało go coś. Właśnie też się zastanawiam, jak on jest w krzakach, a my jesteśmy tutaj, to co, trafiamy go w tych krzakach, czy nie? Trafiasz go, ale go nie widzisz. Trafiasz, no właśnie. Jej, level up. You deal increased damage. I taki upgrade mi się podoba. Zabiłem. Bang.
A się zrzucają jakieś takie dziwne pola na ziemię. Kurwa no, ej, chciałem ulta zrzucić i mnie zbili. Ale strzela ma zasięgu, nie mam, nie? Mały zasięg ma ta moja postać. Bang, 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 bang. No nie wierzę. Niestety na razie jest tylko 10 postaci, nie? Więc nie poszalejemy, wiadomo, ale... Jest ich niewiele, to prawda, ale pewnie będzie przybywać. Będzie przybywać. Coś się tutaj rzucił, Seto, co się stało? No kurno, zrzuciłem granata. Granata? Do tej postaci, co ja gram, to jest tak Gemini, to do niej tam już zapowiedzieli dwa skiny, nie? Także od razu już skiny będą, można powiedzieć. Będzie sobie. Można się lansić. O, można przybliżyć, zajebiście. No dobrze, wiesz, ciągną ale oddali się innych nie. Ciekawych, podobnych gier. No niewątpliwe, Maćku, jakbyś tak, miał oddalać w nies... Co tam to 60% pokazuje się takie pod ich levelem? Tego jeszcze nie wiem. Nie wiem, ja tutaj puszuję górę z jakimś bociachem. A moje ulti jest chujowe, kurwa, jestem... Chodź, szybciej się poruszam i jestem odporny na slowy, lol. Chodź na tego drona przy okazji. Dobra, co, jak mnie tu nie zajebią. Co? Bo jestem na midzie i się boję. Nie możemy zostawić mida tak w 100%. No i nie, no ja tu walczę, bo tutaj na topa puszyłem, wydacie radę. Samemu to... Nie dacie radę. Czekaj, ktoś tu był w krzakach. O, jest tu jakaś babka. Walkiria. Dawaj. Dala ją. O, ja biję minionzy. Dobra, biegnę do was. Panowla. Biłem. Ulti, kurwa! Taki o, Caitlyn, dobre, no to było zbędne. Ajaj. Fuck. Idziemy z dronem. Gdzie jest nasz dron? Gdzie jest nasz dron? Dobre wydanie. A jest z tyłu. Poszedł umrzeć. Ogólnie to... No nie, no możemy to już bić. Tak, możemy. Jak to rozjebiemy, to żeśmy wygrali. Tylko, że... Aaaa, shit! Muszę się sam spierdalać stamtąd. Jak mnie to raz jebnie, to umieram. No właśnie. Bo trzeba na minionki czekać, to nawet tutorial radzi, żeby... Zawsze wszystko priorytetyzuje minionki, chyba oprócz bazy, tak więc zawsze powinno się... Jeeees! Wygraliśmy, lol! Jej! Krótsze faktycznie te mecze będą, bo... No bo mniej jest do zdjęcia. Victory. Dwie wieże i Nexus. Tak. Dla mnie okay. To gra się przyjemnie, trzeba jeszcze obczaić jakieś inne bozdadzie. Szkoda, że i normalnych ludzi nie ma, chociaż boty i tak potrafiły pocisnąć momentami. A i tak. Seto 14 killi, zabijaka. Kanta 1. Ty kurwa, nieźle, ale 18 to są asysty, ale tak? A. Więcej expa zdobyłeś dla drużyny niż ja. Yeah. Nasz bot był w ogóle do dupy, w ogóle nic nie zrobił. Trzy razy tylko umarł. Fuck. Ale mi zminimalizowało do okna zamiast ten. Nie mam już na full screenie, nie? Także... Dostałem jakieś rzeczy. Mission complete. Play 2 matches. Take rewards. Yay! First victory of the day. Match play. Dostałem squad. Jakiś tam błąd, nie? Zdęk wyskoczyło mi. Pamięć memory no, nie może być written. Pamięć tak memory nie może być written? No. Nieźle. Okej. Okay. No dobra, to ogólnie... Chciałbym rozkminić, o chuj chodzi z tym craftingiem. Właśnie, nie o, będzie... level up 2. Fuck, nie wiem, dostaję jakieś tutaj klocki, nie wiem co to kurwa można jest. Można tworzyć loadouty, ale chyba tylko z przedmiotów, które sobie sami skrafcimy. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek pewien nie jestem. No właśnie, także tutaj trochę będzie zabawy z tym, bo to trzeba sobie krafcić nie, rzeczy no, i tak, tak dalej. Tak myślę, że jeżeli, to jest tak jak w kodzie, nie? Predefiniowane Halo. Urwało go, no. What the fuck? A jak tworzysz sam, no to zaczynasz od najbardziej podstawowych rzeczy. Zapewne tak. Take reward, mission complete. Nie wiem, jak u Seto, ale u mnie cię urwało na chwilę, jak mówiłeś. Mnie? No, w sensie tego, nie? Teamspeaka. A u mnie nie. Ta-da-da-dam. No cóż, no trzeba powoli craftić, ale myślę, że póki się naprawdę dużo nie pozbiera tych całych... Sorry, your connection to the game server is faulty. Super, dziękuję gro. Dobra, to ja kończę ten odcinek, żeby nie stracić nagrania. Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do następnego, cześć. Elo. Reflinki, pod te linki właśnie, tam, właśnie, klikajcie, pamiętajcie, jeżeli chcecie się, założyć konto, macie pod naszymi filmami ten. Dziękuję, szarpnijcie, dajcie na chleb, cześć. Cześć.